Witamy serdecznie wszystkich widzów na kanale Rap Unboxing TV. Dziś chcielibyśmy zaprezentować wam płytę szczecińskiego rapera Soboty. Płyta nosi tytuł 10 przykazań. Jest to najprawdopodobniej pierwszy tego typu projekt na skalę światową, jeżeli chodzi o rap. Jest to interpretacja dekalogu przez rapera Sobotę. Za produkcję płyty w całości odpowiada Mateo. Producentem wykonawczym jest Vini. W projekcie została wykorzystana muzyka sakralna. Artyści nagrali w 10 różnych kościołach żywe organy i chóry, a następnie połączyli to z hip-hopem. Proces powstawania płyty mogliście sobie obejrzeć na kilku making-offach z udziałem właśnie Viniego, Soboty oraz producenta Mateo. Płyta na rynku ukazała się 7 grudnia 2013 roku nakładem wytwórni 100% Records. Mamy płytę w kolorze czarnym. Spodem zdjęcie rapera. I tak widzimy, wydana w eleganckim digipaku. Jeżeli chodzi o teledyski, to zostały one zrealizowane do utworów Nie kradnij, Kochaj bliźniego siebie jak, swego jak siebie samego, Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli chodzi o gości, Sobota zaprosił na płytę Tomba, Bonsona, Kiera, Freona, Stracha, Mustafę, Boriksona, Renę, Viniego oraz w jednym numerze nawet możemy usłyszeć Mateo, czyli w sumie tak naprawdę wszystkich związanych z wytwórnią 100%. W roli lektora wcielił się Waldemar Kasta. Tak płyta prezentuje się wewnątrz. Dana bardzo fajnie. Podkłady muzyczne na bardzo wysokim poziomie w połączeniu z organami i chórami dogranymi naprawdę miejscami ciary przechodzą po plecach. Zachęcam wszystkich do przesłuchania płyty 10 przykazań Soboty oraz do sprawdzania najnowszych unboxingów. Link znajduje się w opisie filmu. Dziękujemy i pozdrawiamy. Ekipa Rap Unboxing TV.